Krzysztof Czoban, witam w programie Kontrast. Dziś do studia postanowiłem zaprosić radnych Rady Miejskiej. Jan Pszczoła, radny Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Witam pana. Witam pana, witam państwa. I Andrzej Łuczycki, radny Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Mieli być z nami oczywiście jeszcze także dwóch pozostałych radnych, ale z przyczyn niezależnych od nas tłumaczyli, że po prostu nie mogli przyjść. Rozumiemy. Powrotu do zdrowia w jednym przypadku życzymy. Panowie, na początek, no tuż przed rozpoczęciem nagrania, dwa słowa o polityce ogólnopolskiej. Panie radny, przedstawicielka SLD, spot prezentowany Sojuszu Lewicy Demokratycznej, spot kandydatki, bez kandydatki, jak to mamy czytać? To znaczy, tak daleko w polityce my tu na dole nie jesteśmy, z uwagi na to, że nie ma przepływu informacji co do tego typu zachowań tych, którzy decydują. Spin doktorów, PR-owców, tych, którzy decydują, być może wynika to z chęci niedosytu, nazwijmy obecności kandydatki, i dzięki temu pozyska pewnego rodzaju elektorat, ten, który nie jest nasycony widokiem innych kandydatów. Ukrywana na początku, teraz zaczyna mówić, ale nadal nieśmiało, nadal mało. Nie tak nieśmiały, jak niewielką ilość obiecanek i ewentualnie decyzji. Główną rzeczą, jej chyba postulatem, jest to sprostowanie tego prawa, które no, jest tak makabryczne w Polsce, że aktualnie zabrakłoby ilości papieru na wydrukowanie dzienników ustaw. Powiedzmy sobie, od kilkanaście tomów na rok dzienniku ustaw jest, kiedy wcześniej był tylko jeden tom. W skali roku jest to 150 tysięcy bez mała stron druku, jaki jest. I to jest nie do owładnięcia zarówno coraz bardziej skomplikowanego prawa. Rozumiem pewnego rodzaju zachowania z chwilą wejścia do Unii, dostosowania pewnych przepisów, ale zbyt nadmierna szczegółowość prawa, które zarazem jest no, kłopotliwe dla wszystkich, zaznaczam, którzy o to prawo się ocierają. Bronisław Komorowski, aktywny. No aktywny, tylko chciałbym nawiązać do tego, co pan Pszczoła powiedział. No, dobrze, że prawnicy tego albo nie ma wśród w naszym gronie prawników i nie słyszą tego, co pan radny mówi o tym, że w Polsce jest niedobre prawo. No, nie można w ten sposób mówić, no, bo to burzy cały układ, cały dotychczasowy dorobek parlamentu i tworzenia tego prawa. No ono oczywiście w niektórych aspektach jest niedoskonałe i zgadzam się, że w niektórych poziomach trzeba by było to prawo poprawić. Niemniej jednak ono funkcjonuje i dzięki niemu żyjemy w państwie prawa. Mhm. Dokładnie w państwie prawa. Burzenie wszystkiego i tworzenie na nowo wprowadzi chaos. A propos Bronisława Komorowskiego? I tutaj zgadzam się z wypowiedzią pana Pszczoły, że rzeczywiście do nas, mówimy tutaj o tym dole, spływają informacje ze sztabów krajowych wybiórcze. Nie mamy dokładnych informacji, na przykład cały czas monitoruję o to, aby pan Bronisław Komorowski przyjechał do Radomia tutaj z wizytą. No niestety nie mam dokładnych informacji, kiedy to nastąpi. Wiem tylko tyle, że nastąpi. Pani Ogórek? To jeszcze będzie? Może tu jedno słowo w stosunku do pana radnego. Ja nie powiedziałem, że jest złe prawo, tylko bardzo wysoki stopień uszczegółowienia tego prawa powoduje to, że częstokroć interpretacja może być w różny sposób i system powiązań aktów prawnych z innymi aktami no po prostu zaciemnia słuszne to prawo i powiedziałem dobre prawo, ale zbyt duży stopień uszczegółowienia nie dający pola manewru nawet czy urzędnikom, czy poszczególnym działaczom sfery gospodarczej. A kiedy kandydatka SLD w Radomiu? Kandydatka SLD zamierza być 22 kwietnia. Poprzedzone to będzie po prostu wcześniej informacją ogólnodostępną. Panowie, polityka, ta wielka polityka, wielką polityką, ale tutaj w Radomiu między innymi panowie jesteście odpowiedzialni za podejmowanie decyzji, za to, z czym radomianie na co dzień obcują, między innymi ceny biletów, które forsowane były przez Platformę Obywatelską. Z kolei Prawo i Sprawiedliwość, no nie możemy dzisiaj zapytać przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości, ale z pewnymi obawami, że
Okej, cena biletów obniżona, ale kosztem ewentualnego zmienionych zapisów przetargu na autobusy, które pozwalały obniżyć ceny biletów, panie radny. No przede wszystkim to wydaje mi się, że wszyscy się powinniśmy cieszyć z tego. Ja jako radomianin i myślę, że osoby, które korzystają z komunikacji miejskiej, również są z tego zadowolone, że te ceny biletów są obniżane. Mam nadzieję, że to jest pierwszy krok i takie mamy zapowiedzi, że rzeczywiście w przyszłości te ceny biletów będą znacząco niskie. Być może uda się, gdy budżet miasta na to pozwoli, w ogóle zrezygnować z biletów w komunikacji miejskiej, z czego bym się bardzo cieszył. Czyli na rzecz bezpłatnych przejazdów? Tak, dokładnie tak. Jeżeli chodzi o przetarg, no cóż, panie redaktorze, to jest jakby poza Radą Miejską, bo decyzję o warunkach zamówienia podejmuje zamawiający, a więc MZK. W związku z tym, MZDK. W związku z tym my jakby jako radni wpływu na to nie mamy, ale nie sądzę, żeby akurat ten zapis był przyczynkiem do tego, żeby obniżyć ceny biletów. Panie radny? Nawet jeżeli byłby to zapis przyczynkiem, to jest to pozytywne pana prezydenta decyzja o obniżeniu cen tych biletów, jednakże to z kolei budzi niepokój, nazwijmy tych, między innymi mój, jak i innych członków Rady Miejskiej, którzy może jeszcze nie wypowiedzieli tego zdania ze względu na to, że tabor w MPK, nazwijmy to, jest bardzo wieloraki, czyli krótko mówiąc, to się wiąże zarówno z serwisem, z częściami zamiennymi oraz z dyspozycyjnością do jazdy. I z uwagi na to, że są jeszcze na magazynach tak duże ilości części do starego taboru, łącznie z Ikarusami, które to nie zostały do dnia dzisiejszego rozwiązane, jest to teoretycznie majątek nasz, radomian, do którego musi ewentualnie nowy pan prezydent podejść z czasem poprzez radę swoją nadzorczą, żeby no, wyczyścić pewnego rodzaju zachowania materialne, nazwijmy, znajdujące się w spółkach, nie będące majątkiem fizycznie gminy miasta Radomia. Jeszcze jedno pytanie związane z poprzednią sesją Rady Miejskiej. Kwestia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niektórych radnych zaniepokoiła. Pana także, jeśli chodzi o grunty na Wośnikach, wydzielenie także pewnej części? Nie, z uwagi na to, że tam była kwestia pozwoleń na budowę już wydanych, czy też w czasie trwania procesu pozwolenia na budowę? Teraz mówimy czy o Dolinie Rzeki Mlecznej. Czy o Dolinie Rzeki Mlecznej, oczywiście. O Dolinie Rzeki Mlecznej. No, jeżeli chodzi o Wośniki, tą strefę, to dwoma rękoma się podpisaliśmy, żeby tego typu były tereny, żeby nowy pan prezydent, z uwagi na to, że no, prawie pustą, nazwijmy, kasę gruntową otrzymał po poprzednikach, którzy rządzili 8 lat i w związku z tym te tereny są zapewne potrzebne do celów inwestycyjnych. Niemniej jednak te tereny Doliny Rzeki Mlecznej Przywietrzenia, które to w ostatnim czasie, ja świadomie podniosłem rękę za tym, z tego względu, że skoro w świetle prawa wydane były te pozwolenia na decyzję, to należało to usankcjonować, a ewentualnie później pewnego rodzaju zachowania prawne czy czynić. Najważniejszą rzeczą w ogóle w planach zagospodarowania przestrzennego jest to, ażeby między zamiarem ustalenia, zamiarem po prostu powzięcia decyzji o przeznaczeniu danego terenu, nie weszli między właścicieli, a nazwijmy to gminę, spekulanci, którzy no, potrafią wykupić lub mieć przyrzeczenie tych osób co do terenów i później po cenach ewentualnie dużo wyższych, spekulacyjnych, po prostu odsprzedawać to przyszłym inwestorom, przez co podraża to inwestycje, no i zachowania i złego klimatu o mieszkańcach Radomia. Panie radny. Plan zagospodarowania przede wszystkim to jest instrument, który Rada Miejska daje prezydentowi miasta, aby mógł decydować, co na danym terenie można budować, ewentualnie czego nie można budować. I tutaj był spór podjęty przez radnych Prawa i Sprawiedliwości i takie wielkie oburzenie,
że enklawa pomiędzy ulicą Aleksandrowicza Warszawską, Firlejem, a więc bohaterów Firleja i Mieszka I, część tych działek uzyskała prawomocne pozwolenie na budowę. Wydał to urzędnik miejski, ale z upoważnienia prezydenta. I ta decyzja została wydana jeszcze w 2014 roku, a więc wrzesień, październik to był ten okres tuż przed wyborami zmiany władzy, zmiany prezydenta. W związku z tym pełną odpowiedzialność powinien wziąć za to prezydent Kosztowniak, bo w jego imieniu ci urzędnicy wydawali te decyzje. Zostało to skierowane na nasz wniosek do komisji rewizyjnej, ta kwestia. W ogóle ta enklawa została wyłączona z planu zagospodarowania tego terenu i zostało to skierowane wniosek do komisji rewizyjnej. Komisja rewizyjna nad tym pracuje. Zobaczymy, jakie będą wyniki tej pracy. Na razie jest to w kwestiach przyglądania się i sprawdzania poprawności, rozumiem, tej decyzji. Tak. Tam jest sprawa wielowątkowa, bo nawet zasugerowałem to na posiedzeniu Rady Miejskiej, że to może mieć podwójne dno. Nie wiadomo kto i nie wiadomo dlaczego tak mocno zabiegał, aby ten teren wyłączyć i aby go przeznaczyć pod budowę. Co tam ma powstać według tego pozwolenia na budowę? Tam ma powstać 8 budynków mieszkalnych. Komuś może na tym zależeć? To panie redaktorze, to jest enklawa jakby zarezerwowana dla przewietrzania miasta, tak to w cudzysłowie określmy. A więc potrzebne są dla miasta tereny zielone. Uznali urbaniści i moim zdaniem słusznie uznali, że ten teren idealnie się nadaje na tereny zielone. Zarezerwowanie terenów zielonych dla miasta Radomia. Natomiast nieomalże w środku tej działki jest teren wyłączony właśnie, który ma pozwolenie, prawomocne pozwolenie na budowę. Mówimy o terenach na północ, w północnej części. Tak, mówimy pomiędzy Aleksandrowicza Warszawską, Ofiar Firleja i Mieszka I. Tutaj ta enklawa była. A komu może na tym zależeć? Może pan rozszerzyć tę kwestię? No myślę, że właścicielom działek i ewentualnie potencjalnym inwestorom, którzy chcieliby tam budować nieomalże w parku czy w terenie zielonym swoje budynki. Panie radny? Ja z kolei, mnie się wydaje, że nie widzę tak dużej atrakcyjności tego terenu ze względu, że Mleczna, siedlisko komarów, wilgotność, nie wiem jak to będzie. No i alternatywą na pewno to, co kolega radny powiedział, jest teren zielony i atrakcyjność mieszkania w parku, nazwijmy to powietrze, ale czy akurat to gdzie niedaleko jest, przepraszam, wysypisko, gdzie być może będzie spalarnia, cmentarz, również spalarnia, popielarnia zwłok oraz te wszystkie zgromadzone zakłady, plus dalej jeszcze wzdłuż tego oczyszczalnia ścieków, gdzie wiatry wieją, jeżeli wieją z północno-wschodnich terenów, to na całym osiedlu Michałów jest nie do wytrzymania z zapachami. Czy to będzie atrakcyjny teren? Moim zdaniem bardziej atrakcyjne tereny są na terenach zachodnich i być może nawet tu w innych miejscach, nawet już z uwagi na to, że więcej wiatrów, często dużo wiatrów wieje z tamtego terenu i nosząc różnego rodzaju zapachy przez najbliższe kilka lat. Komu to zależało, trudno zrozumieć, bo tam jeszcze kolega radny nie wspomniał, że żaden radny nie ma jeszcze za sobą wiedzy. Taki trójkącik został też jeszcze w planie zagospodarowania przestrzennego wydzielony, o czym po prostu dosłownie żaden radny nie wie, dlaczego został też to wydzielony. Będzie, myślę, ta sprawa jeszcze zajmować radnych, bo to kwestia prawna do rozwiązania. Po prostu radni, którzy decydują o tym terenie, muszą mieć pełną wiedzę, ale na dzień dzisiejszy nie mają. Panie redaktorze, zależało nam, myślę, że słusznie nam zależało, mówię tutaj o wszystkich radnych, którzy głosowali za tym, aby jednak uchwalić ten plan zagospodarowania tego terenu. Chociażby ze względu na to, żeby tam już nie mogły powstawać inne budynki. Następne. Żeby
była to faktycznie miejsce przewietrzenia, powiedzmy, miasta. To, o czym mówiliśmy. Szanowni panowie, kontrola w ZUK-u. Prokuratura sprawdza ewentualnie, gdzie trafiało drewno. Jak została rozstrzygnięta kwestia zawieszek, to sprawdzali urzędnicy. Wiemy, że te zawieszki są na sprzedaż. Panów, ale wracając do drewna, panów zastanawia fakt taki, że drewno było ewentualnie, czy miało być wywożone w niewłaściwe miejsce, nie do miejsca przeznaczenia? No z tych informacji, które ja posiadam, wydaje mi się, że jest to rzeczywiście, delikatnie ujmując, wielka nieprawidłowość w tej firmie. Sam pracuję w przedsiębiorstwie, które między innymi ma za zadanie usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego. I w takich przypadkach mamy określoną bardzo rygorystyczną procedurę. Drewno pozyskane ze ścinki jest własnością miasta. W tym przypadku było własnością miasta, własnością prezydenta. I to drewno musiało być albo w drodze przetargu sprzedane, albo zagospodarowane przez prezydenta. Tak, jak się to dzieje z mieniem miejskim, prawda? Dokładnie tak. Tego nie było. Okazuje się, że były ścinane drzewa i to olbrzymie obszary, chociażby przy cmentarzu 1,5 hektara lasu praktycznie rzecz biorąc rosło. I na dobrą sprawę nie wiadomo, co z tym drewnem się dalej działo. Są informacje takie, że już podjeżdżały samochody, które ładowały na swoje przyczepy to drewno i gdzieś w niewiadomym kierunku zostało wywożone. No nie może tak być. To jest mienie gminy. Rozumiem, że radni także będą się na najbliższej sesji temu o to pytać. No bo... Tak, dokładnie tak. Panie radny? No zapewne to dość duża wartość, jeżeli nawet licząc cenę już nawet gotowego surowca rzędu 200 czy 300 zł, jest to ładnych kilka tysięcy metrów sześciennych i nawet zastanawiałoby człowieka, gdzie... To nawet nie w tysiące, tylko w miliony, jeśli chodzi o kwoty. No tak, to gdzie to drewno powinno być składowane? Też to potężna ilość i dlatego nie wiadomo z jakich przyczyn i czy to drewno faktycznie to poszło. W oparciu o jakie też dane wyliczono ten 1 000 000 zł, no zapewne kontrole zajmą się tym i szczegółowo wyliczą, bo są to rzeczy wyliczalne, obliczalne i zapewne radni zostaną powiadomieni. Proste rozliczenie. No, można było ogłosić po prostu przetarg na ktoś chciał kupić to drewno, proszę bardzo. Nie ma problemu w oficjalnym przetargu. Sprzedaje się w sposób oficjalny, czysty. I pieniądze wpływają do kasy miasta. Zarabiamy jako mieszkańcy. Ostatnia kwestia, lotnisko w panów opinii. Uśmiechy na twarzach. Czekamy na decyzję, rozumiem. Nie chcecie państwo, panowie za dużo... Nie. Za dużo mówić na ten temat? Ja chętnie, proszę, jeżeli mogę pierwszy, to chętnie mogę powiedzieć z uwagi na to, że o ile jest to prawda, nazwijmy to, o ile po ostatniej sesji Rady Miasta dotyczącej lotniska mieliśmy pewnego rodzaju zasób wiedzy, dość duży zasób wiedzy, którym to nie zgadzałem się również z zachowaniami pana dyrektora co do mani wielkości lotniska, co do przedsięwzięć, zatrudnienia, ilości osób zatrudnionych. Znaczy prezesa spółki, tak? Tak, prezesa spółki. Nic nie robienia oraz nowej siedziby, dość po prostu wysoko opłacanej z tłumaczeniem, że jest to tańsza niż poprzednia, ale to w informacji mnie nie zadowoliło, ale strzałem chyba w kolano, wydaje mi się, jeżeli jest to prawda, było po prostu pokazanie, po prostu nie pokazanie radnym, być może i panu prezydentowi, to, że po informacji, że zostały wstrzymane pewne zachowania inwestycyjne pana prezesa. Tak, do końca roku. Tak, zakup na najbliższe 7 lat paliwa w cysternach, które będą, nie wiadomo, już lada chwila stały na lotnisku do dyspozycji. I trzeba będzie zapłacić za transport, za postój tych cystern oraz co z tym paliwem dalej zrobić, bo jego nie da rady zużyć do samochodów. Dostawca, jeżeli ma podpisany kontrakt na 7 lat, to będzie systematycznie, zapewne w pierwszych okresach, jeżeli
dekada, co 10 dni, to raz na 10 dni będzie podstawiał do dyspozycji zapewne pewnego rodzaju ilości paliwa i to się wiąże z koniecznością zapłaty oraz dość dużymi karami za to. Ja boję się, że to kolejne kukułcze jajo, to co kiedyś powiedziałem, podrzucone nowemu prezydentowi. Panie radny? Ja, panie redaktorze, chciałbym się wypowiedzieć jako Andrzej Łuczycki. A nie jako radny Platformy Obywatelskiej, przeciwnik lotniska. Tak, bo moje zdanie znają wszyscy moje koleżanki i koledzy na ten temat. Ale nie będę go ukrywał. Uważam, że podjęcie przez rząd, jeszcze rząd PiS-u, decyzji o tym, że będziemy inwestować w lotnisko Modlin, mówię o Mazowszu, później za tym krokiem poszła decyzja organów Unii Europejskiej i Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Były cztery, jak pan pamięta wtedy, były cztery lotniska brane pod uwagę na Mazowszu jako dodatkowe lotnisko. Radom, Modlin, Sochaczew i Mińsk. Tak. Te cztery lotniska były brane pod uwagę i z różnych względów wybrano port w Modlinie. I wtedy, kiedy podjęta została ta decyzja końcowa przez Sejmik Województwa Mazowieckiego, wtedy należało się wycofać z programu lotnisko na Sadkowie w Radomiu. Wtedy. No, niestety pan Kosztowniak i jego ekipa uważali, że należy zrobić wszystko, aby to lotnisko uruchomić. Oczywiście nie znaleźli żadnych zewnętrznych pieniędzy. Nie znaleźli żadnego sponsora, mówię współudziałowca w sensie takim w tym programie lotnisko. W związku z tym Kasa Miejska wydała na ten cel około 100 milionów złotych. I teraz jesteśmy w punkcie wyjścia jakby, bo porównuje się nas do lotniska w Jeleniej Górze. Zielonej Górze, które funkcjonuje to lotnisko. Tam lądują trzy chyba samoloty na tydzień i koszt utrzymania tego lotniska przez miasto wynosi 4 miliony złotych. Ale wie pan, ile kosztuje na przykład koszt tego, aby przewoźnik tam lądował i startował z tego lotniska? Dodatkowe pewnie pieniądze. Dodatkowe pieniądze, które płaci miasto za każde wolne krzesełko w samolocie niewykorzystane. A więc jak nie ma pasażerów w tym samolocie, to miasto do każdego tego wolnego miejsca dopłaca. To jest w skali rocznej 7 milionów złotych. I w najlepszej sytuacji, porównując się do Zielonej Góry, miasto będzie wydawało około 12 milionów złotych rocznie na utrzymanie tego lotniska. Pytanie, czy tak będzie, bo na razie ta decyzja jest wstrzymana. I teraz tak. I teraz jest pytanie, czy znajdziemy takiego przewoźnika, który będzie chciał tutaj startować i lądować na tym lotnisku. I drugie pytanie, i moim zdaniem to pytanie należy zadać mieszkańcom Radomia, czy chcą tego? Czyli w referendum. Dokładnie tak. Pan także, panie radny, za referendum. Ja z kolei jako przedsięwzięcie lotniska, które w pierwszym zakresie było słuszne, zaznaczam, słuszne, zanim jeszcze powstał Modlin, zanim powstało wszystko. Tak, to wtedy można było słuszne. Walczyć. Pod jednym warunkiem. Za krótki pas o 500 metrów i to była pierwsza inwestycja powinna być. I uzależnione to wtedy rodzaj samolotów i rodzaj lotniska. I drugie, można powiedzieć, że wyjątkowo sprzyjające warunki w Radomiu, bez mgieł, bez niczego, gdzie mieliśmy przykład i Gdańska, i Warszawy, spowite lotniska mgłą i Modlin, gdzie możliwość byłoby wykorzystania tego lotniska nawet poprzez odpowiednie umowy podpisane. Być może pan prezydent Witkowski w tym kierunku widzi, bo teraz będzie to ciężka decyzja. Bo czekamy na decyzję. Ciężka decyzja, ale jeszcze dwie kwestie. 3 miliony, które już ta Rada przekazała, wpompowała, nazwijmy to, w spółkę Porty Lotnicze, te pieniążki już się kończą. 70 milionów, które poprzednia Rada poprzez chytre posunięcie, znaczy w sensie szukanie przedsięwzięcia finansowego do końca marca tego roku, nie wiadomo, czy znalazł się ten inwestor, czy bank któryś udzielił i tak dalej. Z tym, że to ja zadawałem pytanie, jeżeli
jest tak duży majątek tego lotniska, tak wszystko, to każdy bank powinien dać te 70 milionów. Ale jeżeli ktoś chce skorzystać, zaznaczam, z pieniędzy banku, nazwijmy to, i być pośrednikiem i za to wziąć 1 czy 2% i te pieniądze przeznaczyć, a gwarantem jest gmina miasta Radomia poprzez odpowiednie i majątek gminy miasta Radomia łącznie z majątkiem lotniska, czytaj tereny też lotniskowe, te które są, w związku z powyższym może to być bardzo duży kłopot, dając uprawnienia prezesowi i zarządowi spółki do nieodpowiednich zachowań. I tu trzeba rękę na pulsie trzymać, a żeby nie było kłopotów poprzez teorię faktów dokonanych. Rozumiem, że każda sesja będzie przynosić także i pewnie pytania o lotnisko, bo nie może być inaczej, to jest chyba najważniejsza. No ja chciałbym trzymać za słowo prezydenta, który zapowiedział, że jeżeli do końca roku żaden samolot na naszym lotnisku, mówię o samolocie pasażerskim, nie wyląduje, no to niestety trzeba będzie podjąć decyzję o likwidacji tego lotniska. Może niezbyt optymistycznie, ale ze znakiem zapytania kończymy program w takim razie. Bardzo dziękuję za wizytę. Dzisiaj Andrzej Łuczycki, Platforma Obywatelska, Jan Pszczoła, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Radni Rady Miejskiej byli Państwa i moimi gośćmi w programie Kontrast. Do zobaczenia za tydzień. Dziękuję.